Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj w roli głównej wystąpią truskawki, ponieważ mamy wiosnę. Ale będą to truskawki w dość zaskakującym połączeniu, bo nie będziemy dzisiaj gotować deseru, tylko zrobimy porządny, sycący, a do tego bardzo lekki i bardzo zdrowy i bardzo szybki obiad. Truskawki wystąpią dzisiaj w dość zaskakującym połączeniu z jedną z moich ulubionych przypraw, czyli z czarnuszką. I to jest przyprawa, która pochodzi z Bliskiego Wschodu, prawdopodobnie z Turcji. Była używana już w starożytności. Pewnie słyszeliście o tym, że w grobie faraona Tutenchamona znaleziono buteleczkę z olejem z czarnuszki. Co prawdopodobnie wskazuje na to, że włożono ten olej mu do grobowca po to, żeby cokolwiek zdarzyło mu się podczas wędrówki przez zaświaty, żeby miał gotowe lekarstwo na wszystkie możliwe dolegliwości. Jeżeli sprawdzicie, nie będę wymieniać wszystkiego, na co czarnuszka działa, dlatego że opowiadanie o właściwościach i zaletach czarnuszki zajęłoby mi pewnie z pół godziny, ale możecie znaleźć to łatwo w internecie albo w innych źródłach. W każdym razie czarnuszka jest dobra na prawie wszystko. Ma nie tylko działanie przeciwzapalne, ale używa się jej też na porost włosów. Antyrakowe ma działanie i wiele, wiele, wiele innych dolegliwości leczy. Użyjemy dzisiaj czarnuszki w postaci nasionek. Czarnuszka bywa nazywana czarnym kminkiem i tak właśnie wygląda. To są małe, czarne ziarenka, które nie tylko mają wiele różnych zalet i są znane od starożytności, ale mają też niezwykły smak. I nie przez przypadek właśnie bywają nazywane czarnym kminkiem, dlatego że mają podobny do kminku pikantny, nie podobny smak do kminku, tylko podobną pikantność jak kminek. Bardzo charakterystyczny smak, bardzo charakterystyczny zapach. Idealnie czarnuszka pasuje nie tylko do truskawek, ale też do pozostałych składników, których będziemy dzisiaj używać. Będzie potrzebna nam soczewica. Mam tutaj 6 łyżek czerwonej soczewicy i 6 łyżek brązowej soczewicy. W sumie prawie pełen kubek. Ponieważ jest wiosna i są nie tylko truskawki, ale jest też młoda kapusta, więc użyjemy niecałe pół, trochę więcej niż ćwierć młodej kapusty. Jedna porządna, młoda cukinia. 3 młode marchewki. Kawałek młodego selera, 2 młode ziemniaki, 1 młody por i do tego przyprawy, o których opowiem na bieżąco. Zapraszam. Zaczynamy od tego, żeby w dużym garnku zagotować 1,5 litra gorącej wody. Obieram marchewki. Ziemniaczki. I seler. Umyte warzywa kroję w kostkę i w plasterki. Ziemniaki pokroję w kostkę. Marchewkę w plasterki. Do gotującej się wody dodaję 2 ziemniaki pokrojone w kostkę, 3 marchewki niewielkie pokrojone w plasterki. Dodaję też kapustę pokrojoną w wiórki. Biorę się za ucieranie selera. Zetrzemy go na tarce na grubych oczkach. Właśnie tak. Dodaję starty na tarce seler. Po co seler? Dlatego, że seler ma w sobie pewną tajemnicę. Ma fantastyczny smak, ma fantastyczny aromat. Jest taki
jest takim najbardziej egzotycznym z polskich warzyw. Egzotycznym przez swój bardzo niezwykły charakter, przez swoją selerową osobowość. Mieszam, czekam aż całość się zagotuje i za chwilę będziemy dodawać przyprawy. Gdyby seler miał brata, równie tajemniczego, to byłby nim z całą pewnością por. Pan por. Fantastycznie pikantny, w inny sposób niż seler, dlatego że seler ma w sobie taką ziemską, korzenną tajemnicę, natomiast por ma w sobie pikantność zupełnie innego rodzaju. Taką pikantność pieprzową. Seler jest pod ziemią, por jest nad ziemią. Stąd ta różnica w smakach i rodzaju pikantności, dlatego że seler w pewien sposób ma w sobie ziemską tajemnicę, a por w pewien sposób ma w sobie tajemnicę, osobowość powietrza i słońca w połączeniu z ostrą, pikantną nutą, którą skąd ma? Nie wiem, to jego sekret. Może taka jest po prostu osobowość pora. Niektórzy tak mają, że mają w sobie to coś, taką iskrę dodatkową. Por na pewno to ma. Dodajemy por, liście laurowe i za chwilę następne przyprawy. Dwa liście laurowe. Tak wygląda czarnuszka. Małe czarne ziarenka. Jak pachnie. I teraz właśnie jest moment, żeby dodać czarnuszki. Dodamy dwie łyżeczki czarnuszki. Czubate. Czarnuszka jest idealna, na przykład do chleba. Ja zawsze piekę chleb z czarnuszką. Dodamy też dwie łyżeczki kminu rzymskiego. Będzie pikantnie. Pikantnie nie w znaczeniu, że bardzo ostro, także kłuje w język, tylko pikantnie w sensie mocnego, charakterystycznego, takiego pełnego smaku. Dodam też dwie czubate łyżeczki suszonej czerwonej papryki, która będzie idealnie pasowała do truskawek. Pół łyżeczki czombru, pół łyżeczki majeranku, ostrej papryki. Zamieszam, doczekam, aż te ostre smaki wypełnią mój garnek i warzywa, które się w nim znajdują. I za chwilę przejdziemy do smaków słonych. Tak wygląda moja sól. Sól himalajska z Pakistanu. Niejodowana, kamienna, nierafinowana, naturalna, ekologiczna. Bardzo smaczna. I do tego jest naprawdę różowa. Łyżeczkę różowej soli dodaję. I to jest też moment, kiedy dodamy soczewicę. I tutaj w tym kubku mam 6 łyżek czerwonej soczewicy i 6 łyżek brązowej soczewicy. Dlaczego dwa kolory? Dlatego, że czerwona soczewica rozpadnie się i stworzy taką bazę, która wypełni garnek, a czerwona, a brązowa soczewica pozostanie w całości i będzie takim bardzo przyjemnym, chrupiącym elementem tej potrawy. Mieszam i czekam, aż całość się zagotuje. I oto przyszedł moment na truskawki. Dokładnie, to jest idealna chwila, żeby dodać truskawki. Truskawki umyte, bez szypułek, kroję w plasterki. Nie można dodać truskawek w
wcześniej, ani później, dlatego że zgodnie ze starożytnymi tajemnicami gotowania każda rzecz ma swój najlepszy moment. I to jest tak samo jak w życiu. Pewne rzeczy mogą się zdarzyć dopiero wtedy, kiedy cały wszechświat będzie na nie gotowy. I tak jest również z gotowaniem. I tak jest z naszymi truskawkami. Truskawki mogą pojawić się dopiero teraz. Ile ich mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mam 8 truskawek. Dodam 7 do garnka i jedną zostawię do ozdoby. I to jest ten moment. Mamy już w garnku. Wyczarowaliśmy kompozycję złożoną ze smaku słodkiego i podstawowych warzyw. Potem dodaliśmy smak ostry, czyli przyprawy, czarnuszkę, kmin rzymski, por, który też jest ostry. Potem dodaliśmy soli, która od dołu te smaki zbiera i łączy, oraz soczewicę. I teraz jest moment, żeby dodać letni, co ja mówię letni, już sięgam myślami w przyszłość, wiosenny smak. Wiosenny, czyli taki, kiedy wszystko wspina się do góry, tryska energią i jest lekko kwaśne, dlatego że truskawki zgodnie z filozofią dawnego gotowania, które istnieje do dziś, mają smak, mają naturę, mają osobowość lekko kwaskowatą. Dlatego właśnie dodajemy truskawki właśnie w tym momencie. Wymieszam dokładnie i poczekam, aż całość się zagotuje i właściwie prawie całe nasze danie jest już gotowe. Pozostały jeszcze 2 drobne elementy. To jest moja ulubiona chyba przyprawa ze wszystkich. Kurkuma złota i ma tyle samo właściwości cudownych, zdrowotnych, co czarnuszka, a może i więcej. Jedna czubata łyżeczka kurkumy. Mieszam i pozwalam, żeby całość przez chwilę się gotowała. Last and not least, jak to mówią. Czyli na końcu, co wcale nie znaczy, że najmniej ważny, a wprost przeciwnie. Oto nasza piękna cukinia, umyta. Pokroimy ją w plastry, a plastry pokroimy na ćwiartki. I to będzie ostatni element. Kroimy oczywiście ze skórką, dlatego ważne jest, żeby te cukinie wcześniej dokładnie umyć. Ja używam do mycia specjalnego płynu. Zaraz Wam pokażę. Płyn do mycia warzyw i owoców. Taki, który zdejmuje z nich to wszystko, czym warzywa i owoce są pryskane. Kroimy cukinie, plastry na ćwiartki. Na pół i potem na ćwiartki. I te ćwiartki dodajemy do garnka. I to już jest ostatni gość w naszej dzisiejszej potrawie. Dodajemy pokrojoną cukinię. Te plastry cukinii nie są bardzo cienkie, ale to o to chodzi. Cukinia ma pozostać takim widocznym elementem, takim, na którym ząb się zatrzymuje. Mieszam dokładnie. Doprowadzam do wrzenia i kiedy całość się zagotuje, przykryję garnek przykrywką i zostawię jeszcze na mniej więcej 12 minut. Przykrywam i gotuję jeszcze na małym ogniu mniej więcej przez 10 minut. I tak oto wygląda nasze gotowe danie. Wyraźnie pachnie i smakuje truskawkami,
a wszystkie inne pozostałe składniki i pikantna czarnuszka, i kmin rzymski, i cukinia, i kapusta, i marchewka, i soczewica, i sól tworzą idealne otoczenie, kolebkę, która otula ten truskawkowy smak. Bardzo wiosenny, bardzo świeży, bardzo pyszny. Inny przepis na soczewicę z truskawkami znajdziecie też w książce Soczewica. Ponad 100 autorskich przepisów sprawdzonych w mojej kuchni. Siadam do jedzenia. Smacznego!